Kasajego, ale 25 lat od pierwszego miejsca na podium do ostatniego, 92 do 2017 roku. No, można w końcu osłabnąć i tak się stało z Kasajem. Nie jest w stanie wytrzymać dwóch startów w ciągu weekendu i będzie startował jutro tylko w konkursie indywidualnym. Ale Sato fenomenalnie skoczył. To był długi lot, 131,5 metra. No więc ten zawodnik, który urodził się w 95 roku, ma niespełna 23 lata, który nie był w drużynie olimpijskiej, tutaj fantastycznie rozpoczął. 131,5. Jest najniższy z wszystkich skaczących, 1,59 m, leciuteńki. Czyli jak podmuch wiatru mu się trafi, to...